Okej, cześć wszystkim. Mirek Alkoholik. Witam. Cieszę się, że dostałem zaproszenie na własne życzenie wczoraj od Karola. Generalnie co zrobiłem? Robiłem 12 krok, czyli zadzwoniłem do innego alkoholika zapytać się, jak się czuję, jak się ma. No i wyszedłem w maliny, nie? Jestem na spikerce dzisiaj, tak to wygląda. Jestem alkoholikiem od paru lat we wspólnocie. Pracowałem paręnaście lat na to, żeby tutaj być. W momencie 27 lat moim marzeniem stało się, znaczy nie tyle moim marzeniem, bardzo długo się zastanawiałem. Zastanawiałem się cały czas, czy dożyję 33 lat. Nie wiem dlaczego, ale tak, tak miałem. Prawdopodobnie przez to, że to są niezłychowe lata. I gdzieś tam głęboko to we mnie siedziało, nie? Dożyłem 33 lat i w wieku 33 lat zaczęła się moja zmiana. W wieku 33 lat miałem możliwość przyjścia do AA i tak naprawdę zaczęcia pracy nad swoją głową przede wszystkim i nad swoją duszą, nie? Ale nic o tym nie wiedziałem kompletnie. Przychodząc do AA, przyszedłem tylko i wyłącznie po to, żeby wytrzeźwieć. Tylko i wyłącznie interesowało mnie zaprzestanie picia. Chciałem przestać pić, bo nie mogłem żyć ani z alkoholem, ani bez, nie? Byłem w wcześniejszym momencie życia, parę lat wcześniej, zanim przyszedłem do wspólnoty, tak naprawdę często sobie zadawałem pytanie, że nie tędy droga, nie? I zrobiłem kiedyś coś takiego, że zastanowiłem się i przestałem ćpać. Odrzuciłem towarzystwo, przestałem się zadawać z ludźmi, którzy tak naprawdę no, mieli bardzo dużo z prawem, ale tylko i wyłącznie złego. Bo wiedziałem, że idę gdzieś w złym kierunku, nie? Ale podejmując ten krok, robiąc ten krok, zdałem sobie sprawę, że życie, wiedziałem to, że życie na trzeźwo dla mnie jest nie do przyjęcia i muszę sobie coś zostawić, nie? I zostawiłem sobie alkohol. Stwierdziłem, że sobie będę takim wiejski Kasanowa, który sobie będzie podpijał wódziem, nie? No i do tego to doprowadziło, nie? Uciekałem przed alkoholizmem, przed własną chorobą, nie wiedziałem, że tak naprawdę jest we mnie. Wszystkiego, czego tak naprawdę dowiedziałem się o swojej chorobie, dowiedziałem się w AA, przychodząc do AA, i wszystkiego dowiedziałem się o sobie samym, dowiedziałem się w AA, nie? I tutaj zaczęła się moja droga. Po paru miesiącach we wspólnocie poprosiłem o sponsora. Poprosiłem o sponsora i bardzo szybko chciałem dojść do 12 kroku, bo moim planem było wtedy przelecimy kroki, wtedy będę wiedział, co już trzeba robić, jak już trzeba żyć, żeby nie pić, i wychodzę z AA, nie? Wtedy już będę miał, już mam plan na przyszłość, nie? Tak się nie stało, jestem do dzisiaj, tak jak widzicie, jestem na spikerce. Robię 12 krok, bo dzisiaj o nim mowa. Doszedłem do tego 12 kroku również ze swoim sponsorem i tak jak jest podzielony 12 krok, tak również zrobię. Pierwsza część dotyczy tego, co tak naprawdę, o czym tak naprawdę nigdy nie myślałem, nie? Że potrzebuję czegoś w środku, nie? Że chodzi o moją duchowość, nie? Że tu nie chodzi o samo fizyczne spożywanie alkoholu, tylko chodzi o moją głowę i o to tak naprawdę, co się dzieje tutaj, nie? I tak jak jest napisane, przebudzenie duchowo w rezultacie tych kroków, czyli w rezultacie kroków,
które są przed 12. Zaczęliśmy pracować, zaczęliśmy później oddawać siebie. To jest druga część 12 kroku. Powiem szybko o moich 11 wcześniejszych krokach. Postaram się nie rozciągać, ale od samego początku było mi bardzo ciężko i nie zgadzałem się ze swoim sponsorem, nie? Pamiętam od pierwszych słów, kiedy powiedział, żebym postawił trzeźwość na pierwszym miejscu. Coś, co było dla mnie niezrozumiałe, nie? Ja byłem w momencie, gdzie tak naprawdę miałem tysiące innych rzeczy do naprawienia, a on chciał, żebym przychodził na meetingi, żebym był, żebym czytał. W ogóle jak dostałem od swojego sponsora sugestie i później kartę na dzisiaj, w ogóle to, co muszę robić, nie? Jak rozłożyłem to na czynniki pierwsze, co tak naprawdę muszę zrobić przez cały dzień, nie? Miałem wyobrażenie, że to jest nie do zrobienia, nie? To jest nie do zrobienia przez 24 godziny, nie? Czułem się oszukiwany bardzo przez swojego sponsora, bo w momencie, kiedy dał mi codzienne sugestie tam i powiedział mi, tu jest tylko i wyłącznie 6 sugestii, które musisz robić codziennie, i tam było dopisane w drugim, że muszę czytać kartę na dzisiaj, nie? I tam w karcie na dzisiaj jest następne 8 podpunktów, nie? I sobie myślę, no coś tu jest nie tak, no ktoś mnie próbuje zrobić w bambuko, nie? I mówi tylko tyle, a tutaj się to rozciąga, nie? I z tego powodu było to wyolbrzymianie tak naprawdę tylko i wyłącznie małego problemu, tak? Pracowała moja głowa i czasami pracuje tak. Czasami jest tak, że próbuję zrobić z igły widły i wychodzę tak naprawdę na idiotę, nie? Zacząłem to robić, zacząłem trzeźwieć, postawiłem w pewnym momencie, nie na samym początku, swoją trzeźwość na pierwszym miejscu, nie? To było gdzieś koło kroku 4., 5, nie? No ale zaczęliśmy od pierwszego. Od pierwszego kroku, który tak naprawdę podciął mi nogi, nie? Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem. Nigdy, przenigdy nie mógłbym powiedzieć, że nie kieruję własnym życiem, nie? Są momenty, kiedy jestem pod wpływem i nie wiem, co się dzieje, że się uciął film i rano zastanawiam się nad tym, co się działo wczoraj. Są rzeczy, które tak naprawdę mi nie wychodzą, no bo jeszcze nie jest na to czas, ale nigdy nie powiedziałbym, że nie kieruję własnym życiem, nie? Nigdy nie powiedziałbym, że bezsilność jest kluczem do trzeźwienia. Cały czas walka Mirka alkoholika o to, żeby wygrać. Jeszcze na ten moment też nawet nie wiedziałem, że z chorobą. Też nie byłem w przekonaniu tym, że to jest choroba, nie? Dopiero dowiedziałem się o tym w AA, nie? Że bezsilność jest kluczem do tego, nie? Że ja się muszę po prostu poddać, tylko i wyłącznie poddać, nie? Temu, i to była cholerna ulga dla mnie. Naprawdę, to była cholerna ulga, nie? Krok drugi. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas może przywrócić nam zdrowie. Pokorna prośba o pomoc, nie? O pomoc. Ja wtedy w tym momencie też zrozumiałem słowa tak naprawdę, które Karol czytał wcześniej, żebyśmy sobie przypomnieli, dlaczego tutaj jesteśmy, nie? Ja jestem tutaj, bo tak naprawdę nie potrafiłem sam sobie pomóc. I nikt inny, bo było wiele ludzi wokół mnie, którzy tak naprawdę chcieliby mi pomóc, nie? Ale nie było takiej siły. Do tej pory, do tego momentu, do którego właśnie wtedy, jak otworzyliśmy wielką księgę, jak otworzyliśmy 12 na 12, bo robiłem z 12 na 12, no nie wiedziałem o tym, nie? Że potrzebuję siły większej, nie? Gdzie w kroku trzecim pokorną prośbą, gdzie postanowiłem powierzyć moją wolę i nasze życie w opiece Boga, jakkolwiek go pojmujemy, nie? Oddanie tej kierownicy, często takie określenie słyszymy, nie? Nie jest łatwe, nie jest łatwe. Powiem wam szczerze, że często, gęsto jest, że no, chciałbym po prostu, żeby było tak, jak jest po mojej myśli, nie? I nie tyle, że się przyzwyczaiłem do tego, ale już jestem święcie przekonanym,
że jeśli nie idzie tak, jak ja chcę, to nie znaczy, że będzie źle. To znaczy, że po krótkim okresie czasu, jeśli spojrzę tak naprawdę w przeszłość, wynik i rezultat, który tak naprawdę dostanę, jest szokujący. Jest tak szokujący, jak cud tego, że jestem trzeźwy. Jest tak moja tak siła wyższa, ona po prostu więcej, lepiej wie, co ja potrzebuję, nie? I tyle, nie? W ten sposób mogę spokojnie oddać się, mogę spokojnie poprosić. Często to określam, żeby pomalowała mój dzień na żółto i na niebiesko. Tak to wygląda, nie? To jest moja prośba codzienna o to, co chcę, nie? No i powierzyłem tą wolę, nie? W kroku czwartym, krok czwarty, to i tu się zaczęła jazda, nie? Tu było jeszcze ok, tak naprawdę, bo swojemu sponsorowi od samego momentu, kiedy on zapytał mnie, od pierwszego momentu, kiedy zapytał mnie, czy jestem w stanie zrobić wszystko, moja głowa mówiła zupełnie co innego, a odpowiadała tak, 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 chcę, nie? A robiłem co innego, nie? W kroku czwartym byłem święcie przekonany do tego, co bardzo często powtarzała moja teściowa do mnie: Miruś, ty jesteś zajebisty, żebyś tylko nie pił, nie? I cały czas myślałem, że jestem zajebisty. Podchodząc do tego kroku, tak naprawdę nie chciałem otwierać puszki Pandory i patrzeć, co jest w środku, bo było to cholernie nieprzyjemne, nie? Byłem cholernie zakłamanym człowiekiem, który nie potrafił nikomu spojrzeć w oczy, który kłamał na każdym kroku. W momencie, kiedy, nie wiem, no, nie byłem dziabnięty, byłem już naprawdę, już było dobrze w czubie, nie? Jak ktoś mnie, mogła mnie policja nawet zapytać, nie? Mógł mnie, nie wiem, zatrzymać prezydent, nie? Potrafiłem powiedzieć, że jestem trzeźwy, nie? Nawet w takich sytuacjach. Ja? Piję? Nie. Jak? To było straszne, nie? Uogólniałem bardzo, nie? Wiem, że na ten moment, do tego momentu, dopóki przyszedłem do wspólnoty, wszyscy pili. Nie było kogoś takiego, kto nie pije. Dla mnie wszyscy pili, nie? Ja nie chciałem w ogóle tak naprawdę zaglądać i patrzeć w przeszłość, żeby nie wiedzieć, żeby zapomnieć o tym, że kogoś zraniłem, nie? Ale musiałem to zrobić, nie? Musiałem to zrobić, zrobiłem to, wypisałem, zrobiłem tabelkę, tak jak sponsor prosił, i w ostatniej rubryce wypisałem wadę. Umówiliśmy się, że zrobimy według Wielkiej Księgi, czyli tak, jak jest napisane, czyli według siedmiu grzechów głównych, i wyjechałem tylko i wyłącznie z tym, nie? No i do tego momentu jeszcze było ok. Powiem wam szczerze, no bo coś tam mógłbym sobie, jakieś przywary mógłbym sobie wziąć, nie? Że nie było tak wcale fajnie, jak teściowa mówiła, nie? Problem pojawił się w kroku piątym. Jak spotkałem się ze sponsorem, pojechałem na ścięcie głowy, jak męczennik, strasznie, tak naprawdę, nie? Z tym zapisanym zeszytem, z ostatnią stroną na końcu zeszytu, zostawioną tylko i wyłącznie dla siebie, na której był duży znak zapytania w mojej głowie, czy tak naprawdę zrobię to, czy przeczytam to, czy pójdziemy dalej, nie? No i poszło wam, powiem, że zaczęliśmy czytać i sponsor wymyślił sobie, że wezmę sobie długopis, nie wiem skąd, ale czerwony, nie wiem dlaczego, i dał mi, żebym sobie dopisywał, nie? Dopisywał w ostatniej rubryce, w tej najfajniejszej. I tam dopisywał swoje przywary, no najlepsze, nie? Czyli egocentryzm, egoizm i wiele, wiele, wiele innych. Jest pakiet, często określany, ludzie mają po 18, 21. Ja nie policzyłem swoich. Tak naprawdę, może kiedyś zrobię, nie? Ale chyba jest więcej, bo mam zeszyt A5, także to dość sporo wygląda tego, nie? I tak naprawdę czułem nie tyle złość, ale tak naprawdę czułem się oszukiwany, nie? I nie wierzyłem w to, co pisałem w tej ostatniej rubryce, w ogóle nie wierzyłem, nie? I przechodziło mi przez myśl to, żeby
że po prostu przyrżnę mu z gołej ręki w twarz, nie? Że to nie jest dla mnie, nie? To jest wymyślone, nie? I długo, długo, długo nie przyszło to do mnie. Nie przyszło to do mnie do momentu, kiedy tak naprawdę nie zrobiłem kroku piątego przed samym sobą i przed Bogiem. Jak poszedłem do kościoła, poszedłem się również wyspowiadać i przeczytałem to jeszcze raz, zobaczyłem na to jeszcze raz, nie? Potrzebowałem czasu, żeby tak naprawdę przyswoić to, żeby tak naprawdę zobaczyć, nie? Że Miruś nie jest zajebisty. Krok szósty. Tutaj staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru. No i tutaj takie... Często też ludzie mają problemy, jak ja miałem taki problem, że nie chciałem do końca wypuścić wszystkiego, nie? Nie chciałem do końca wypuścić takiego, nie wiem, bajkopisarstwa, nie? Dorzucania takiego swoich pięciu pi, taki jak nie wiem, na słowiańskim targu, nie? Tylko i wyłącznie dlatego, żeby pokazać samego siebie w lepszym świetle, nie? My rozmawialiśmy o tym, że to jest kłamstwo, nie? Ale dla mnie nie było to kłamstwo. Ciężko mi było przejść coś takiego jak wyrównywanie rachunków, nie? Ja miałem swoją cenę, ja miałem tak naprawdę, ja oceniałem wszystkich z góry i wiedziałem, że za coś takiego powinienem mieć tyle i tyle, nie? Czyli wyrównywanie rachunków na przykład z moją firmą, że wynosiłem to, sam to, tamto, bo oni mi płacą mniej, to była kradzież. To nie było wyrównywanie rachunków, nie? I ciężko mi było to zostawić, nie? Gdzieś tam. Ten ból tego, że muszę wejść w to nowe życie. Przeklina się tutaj? I ktoś mnie będzie w chuja robił. Dokładnie tak się czułem. Tak się czułem, nie? I było okej dla mnie, nie? Mam te wady, są, ale puścić wszystko nie za bardzo, nie? W kroku siódmym zwróciliśmy się do Niego w pokorze, oto oba usuną nasze braki, nie? I tutaj w te wady wiedziałem, że wiem i dalej wiem, że pracują, nie? Są jeszcze w głowie, nie? Czyli nie przechodzą do czynu. Ale czasami zdarza się tak, że pomyślę i pomyślę, że wcześniej bym to zrobił inaczej, albo zrobiłbym to inaczej, nie? I wtedy jest taki, nie wiem, raz, dwa, trzy, nie? Mirek, to było wcześniej, nie? Wcześniej byś tak zrobił, nie? Już tego czegoś takiego nie ma. Nie mówię, że jest święcie, że jestem zajebisty i tych wad nie mam, bo mam je dokładnie na wyciągnięcie ręki, nie? Moja siła wyższa, chcesz, daj, spoko, nie? Nie ma problemu, nie? Ale jak potrzebujesz, chcesz coś sobie wziąć, nie? Chcesz się upodlić, chcesz tak naprawdę się pomęczyć, weź sobie i biorę, czasami pożyczam do momentu, gdzie tak naprawdę nie przekonam się, Mirek, gdzie ty jesteś, nie? Kończy się tylko i wyłącznie na myślach, nie? Ale tu się też zaczyna wszelka walka, nie? Tu się zaczyna wszystko, nie? Moją myślą, później czy powiem, czy nie powiem coś i czy coś zrobię, nie? To już jest ostateczność, nie? Czy coś zrobię, to już będzie kroku dziesiątym, to za chwileczkę. Krok siódmy, czyli dostaję, tak naprawdę daję swoje wyższe i sobie biorę, kiedy chcę. Krok dziewiąty, zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi, aby im zadośćuczynić. Krok jest mega. W dziewiątym kroku wyskoczyłem z butów, nie? Jak do tej pory, do tego momentu mojego programu, tak naprawdę... Zdarzały się sytuacje, w których zacząłem wierzyć w ten program. Zacząłem wierzyć w to, że te spotkania to nie jest sekta, że wiara w tego Boga, w tą siłę wyższą nie jest picem na wodę, to nie jest fotomontaż, nie? To nie jest show. To w kroku dziewiątym, wtedy w tym momencie, jak mój sponsor cholerny uparł się na to, żebym zrobił... Nie było tak, że w kroku ósmym wygrodziliśmy, że musimy zrobić to i to, nie? Chyba przeskoczyłem krok ósmy. Czyli moment, gdzie tak naprawdę dalej pogłębiam i sprzątam swoje podwórko, sorry.
w kroku ósmym. Wytyczyłem to i później określiliśmy, to trzeba zrobić teraz, to zrobimy po jakimś czasie, a tego się nie da zrobić, nie? Bo będzie burdel. Nie? Tak na przykład, nie, jak ja chciałem od samego początku dzwonić do swoich byłych dziewczyn. Nie? Taki, jakby to powiedzieć, erotoman gawędziarz, żeby tylko porozpieprzać związki innych. Nie? Także powiedział, basta, tu nie grzebiemy, nie? Tu na pewno. Nie? I jak był ten zestaw, który musimy zrobić pierwszy, on wybrał, tak, wyciągnął i zrobisz tą. Tą zrobisz dokładnie i zrobisz wtedy i wtedy. Nie? Chodziłem, prosiłem, próbowałem, nie prosiłem. Próbowałem obejść wężem, tak naprawdę, żeby zrobić to inaczej, żeby zrobić to w innym terminie, nie? Niestety nie wyszło i zrobiłem to, jak miałem zrobić, gdzie liczyłem się z konsekwencjami, może na wyrost, tak, na wyrost miałem te konsekwencje, nie? I pierwsza dziewiątka, kiedy ją zrobiłem, gdzie jest napisane też w Wielkiej Księdze, gdzie 9 na 10 kończy się tak naprawdę bardzo dobrze, nie? Skończyła się bardzo dobrze ta dziewiątka i tak jak wam mówię, nie? Wyskoczyłem z butów, nie? Wtedy Mirek zaczął lewitować. To pokazało mi, że wiedziałem, że jestem w dobrym miejscu, bo ci ludzie naprawdę dawali mi siłę i energię, ale to pokazało, że jadę na dobrym statku, jestem na dobrej tratwie, nie? Przepraszam, że wchodzę ci w słowo, ale czas ci się skończył. Ojo. Dobra. Krok 10. Z miejsca przystępując do przeprosin, do popełnionych błędów, nie? To jest obrócenie na nodze, nie? U mnie to wygląda jak first aid, czyli wchodzisz w sytuację, gdzie jest tak naprawdę burdel, kasyno, nie? Jesteś, biorę krok w tył, głęboki oddech, wchodzę w to jeszcze raz, nie? Tak to wygląda, nie? Nie chcę, nie lubię przepraszać, nie? Także nie chcę spieprzyć. Krok 11, medytacja i modlitwa, nie? Codzienność, to jest moja codzienność. Krok 10, 11, 12, to jest moja codzienność teraz. O coś, coś, co daje mi tak naprawdę siłę, nie? I druga część kroku 12, czyli niesienie służby. Jest naprawdę dużo, dużo, co możemy zrobić. Przede wszystkim to, co mogę zrobić, mogę się wypowiedzieć, nie? To jest niesienie służby, mogę pójść na meeting, mogę zadzwonić do innych alkoholików. To jest coś, co daje bardzo dużo, nie? Mamy służby, o których dzisiaj jest napisane na przykład w codziennych refleksjach, nie? Ale wieje, tak? Wieje. Służba, która tak naprawdę, nie wiem, parzenie kawy, herbaty, coś zajebistego. Pierwsza służba, jaką wziąłem na swoich meetingów, było gaszenie światła, nie? Odpowiedzialność za gaszenie światła, idiotyzm, który tak naprawdę, prosta sprawa, nie idiotyzm, prosta sprawa, która utrzymała mnie w trzeźwości. To, że musiałem gasić, że przychodzić na ten meeting i gasić światło, pozwoliło mi na to, że byłem następne 3 miesiące we wspólnocie, nie? Własnym zachowaniem tak naprawdę pokazuje, że ta wspólnota, że to działa, nie? Dużo ludzi pyta, dużo ludzi tak naprawdę zadaje mi pytanie, co ty robisz, nie? Co ty robisz, że jesteś w tym momencie? Są ludzie, którzy tak naprawdę nie wierzą, że jestem, że żyję tak dobrze nawet, nie? Wszystko to za darmo i to jest zajebiste w tym, nie? To jest najlepsze, że oddaję siebie. Krok 12 to jest miłość. Ja nic nie muszę. Oddaję z przyjemnością, daję swój czas i to, co mogę dla innych, nie? I tu jest, nauczyłem się tego, nie? Że to wcale nie jest tak, że ja daję i nic za to nie mam. Mam cholernie dużo. Mam dużo więcej niż to, co daję. Dlatego mam jeszcze większą chęć tego, żeby dawać, nie? Bo tak to działa. Tak naprawdę to działa, nie? Krok 12, cały zestaw jest stworzony po kolei, tak i tak. Idzie do 12 kroku, wysyła nas w dalszą podróż, czyli podróż do końca życia, gdzie możemy tak naprawdę być i dawać innym trzeźwość, nie? Dawać innym ludziom to, co ja tak naprawdę sam dostałem.
A co dostałem? Dostałem nowe życie, nie? Jestem cholernie wdzięczny sile, swojej sile wyższej. Jestem cholernie wdzięczny AA za to, że mogłem wytrzeźwieć za życia. Dziękuję wam bardzo. Przepraszam, że przedłużyłem. Dzięki.